Kierownica Ursus Bizon. No jest to kierownica, bym powiedział, taka dosyć charakterystyczna. Szczególnie po tym się charakteryzuje, że ma tutaj taki kapselek z napisem Ursus. Ale to nie wszystko. Zazwyczaj jest problem ze zdjęciem tej kierownicy, kiedy zachodzi taka potrzeba, bo producent nie za bardzo przewidział możliwość jej ściągania jakimś ściągaczem. No są takie ściągacze, że tu gdzieś za ramiona łapią, gdzieś tam podchodzą pod spód i tu gdzieś ciągną. No może takie gdzieś ktoś spróbował kiedyś zdjąć i chyba to by było może i dobre, ale tylko dwa ramiona, no to będzie trochę niestabilne. Może to uciekać, trzeba było gdzieś tu może jakieś łapy zrobić, żeby to może gdzieś trzymało się solidnie, żeby to się nie wyrwało. Kierownica ma taki kapselek. Zresztą jak większość kierownic. A pod kapselkiem jest nakrętka na klucz 19. Jest to zwykła nakrętka ze zwykłym skokiem gwintu, takim najbardziej popularnym. Jest to nakrętka 12. Pod nakrętką kryje się podkładka sprężysta. Teraz może ją wyjmę. O! Taka podkładka. No i zostaje nam teraz tutaj zagadka, jak to zdjąć. Żeby to zdjąć i żeby z kierownicy nie zostało coś takiego. Bo są i takie przypadki, że po prostu ludzie nie mają już nerwów. Pną kierownicę na kawałki, zrozupują i jakoś to demontują. Ja tutaj padłem na pomysł, żeby zrobić ściągacz. Ściągacz do kierownicy. O. Zakłada się takie dwie części. Jedną i drugą. Wykorzystuję to miejsce, gdzie jest kapselek. Wkładam to. Tutaj, gdzie jest to rozcięcie, dobrze jest włożyć jakiś wkrętak, żeby to rozszerzyć z jednej i z drugiej strony. No. Nie wiem, czy to z jednej strony może. Można i z jednej, najlepiej by było z dwóch, żeby to równo weszło. No. Lekko go tutaj stuknę, jeden i drugi. I tu mamy śrubę. Klucz 19. I próbuję zdjąć kierownicę. Oczywiście można od czasu do czasu, jakby ciężko coś szło, stuknąć w tą śrubę. No. I już kierownica jest moja. Zeszło. Rozbieram ściągacz, wyjmuję te śrubokręty. Śrubę wykręcam. O. I mam zdjętą kierownicę. W tej kierownicy jest największym problemem to, że tu jest ten kołnierz. Ten plastikowy, wysoki kołnierz, który, że tak powiem, uniemożliwia podejście łapkami zwykłego ściągacza jakiegoś, z takimi łapkami, bo tu jest bardzo mało miejsca między tym kołnierzem plastikowym a tą częścią tutaj, która jest tu. Zazwyczaj jakiś pulpit czy jakiś kokpit. I po prostu ten kołnierz jest bardzo głęboki. Trzeba było go połamać, żeby mieć takie dojście jak tu, żeby złapać tutaj łapką gdzieś za spód. Mamy ściągniętą kierownicę w ten sposób od Ursusa. Od Bizona ta jest kierownica. Ursus Bizon, nie wiem, te kierownice występowałem w Ursusie C330, w C360.
Zresztą logo Ursusa o tym świadczy, że to jest kierownica Ursus. To program pierwszy polskiego radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnych. Teraz kilka słów na temat samego ściągacza. Kierownica jest osadzona tutaj na stożku i tutaj jest taki klin wsadzony. No tu mamy gwint, dwunastkę. To się potrafi naprawdę, z racji tego, że to jest aluminium, a to jest stal, bardzo porządnie tutaj związać, że po 30-40 latach zdjęcie tej kierownicy to graniczy z cudem. Jakie są moje propozycje, żeby taką kierownicę uratować przed ściąganiu? Oczywiście tutaj warto wlać jakiegoś preparatu penetrującego, na przykład Wardoxu lub czegoś podobnego, i zostawić to na jakiś czas. Kolejną rzeczą, którą było dobrze zrobić, to by było, jak mamy tą kierownicę tutaj w ten sposób, to by dobrze było pod takim kątem, mniej więcej jak idzie ten stożek, wywiercić tutaj w tym aluminium, przy samym tym stożku, można było go nawet trochę skaleczyć, nic to się by nie stało, ale nie na klinie, tylko gdzieś tu po może drugiej stronie, nawiercić otwór w tej części aluminiowej. Dzięki temu byśmy mieli dodatkową tutaj, że tak powiem, taki kanalik, którym by wpłynął głęboko płyn, który by to nam spenetrował, rozluźnił to, w jakiś sposób przetrawił ten cały tutaj materiał. To tak można przygotowawczo by było zrobić. Kolejną rzeczą jest oczywiście ściągacz. Zazwyczaj często przy uderzaniu psuje się ten gwint. W związku z tym postanowiłem zrobić taki ściągacz, który ma taki tutaj stożek. Dobrze by było, żeby w tej śrubie była tutaj kulka. Może jeszcze w drugiej wersji tutaj poproszę tokarza, żeby mi wytoczył miejsce na kanalik, na kulkę, i się po prostu wstawia kulkę, i ta kulka wtedy powoduje, że nie ma takiego tarcia tutaj. Dobrze też by było zrobić gęściejszy gwint, bo tu jest gwint chyba, to będzie, tak mi się wydaje, 12 × 1,5, tutaj nic nadzwyczajnego nie ma. Zwykła śruba tutaj się nakręca ta sama, co i na kierownicy. Całą tajemnicą ściągacza jest to, że wykorzystany jest ten kanalik tutaj, bo kapselek Ursus ma tutaj takie zatrzaski. I te zatrzaski wchodzą w ten tutaj taki, jak to się dobrze przyjrzy, jest tutaj taki kanał. Taki kanalik, i ten kanalik wchodzi tutaj, ta część, o ten kołnierz wchodzi. Ten kołnierz jest zrobiony w ten sposób, że dopiero po wkręceniu śruby, jak tu widać, jest po prostu ściśnięte, to wszystko zaczyna się rozszerzać. Tu przychodzi jeszcze taki dodatkowy, taki bym powiedział, pomocniczy, taka tulejka, żeby to się wszystko ładnie trzymało. O, i ta śruba teraz ma dopiero normalny gwint w sytuacji, kiedy jest to rozszerzone, bo tak się jej nie wkręci. I tutaj, żeby nam to nie miało tendencji do wyśliźnięcia się, do ściśnięcia, postanawiam tutaj sobie wkładać dwa takie, no, wkrętaki czy jakieś kliny, żeby to się nie chciało ścisnąć. Bo chodzi o to, żeby to włożyć w ogóle tam, no to muszę to mieć mniejsze i z dwóch połówek zrobiony, bo inaczej tego tutaj nie włożę. Żeby to tutaj włożyć, o, jedno wchodzi bardzo łatwo, ale już przy wkładaniu drugiej części już sobie trzeba pomóc sobie młotkiem, żeby to tam weszło. No. Mimo, że to wszystko jest teraz luźne, już nie wyjdzie, ale to jeszcze jest za mało, dlatego ja jeszcze dodatkowo tutaj, można było jakieś, nie wiem, może jakieś blaszki tutaj wymyślić, czy coś wkładań włożyć, czy w ogóle coś tu można było jeszcze podrabiać, może jakieś tu zrobić uszy, jakieś śruby, którymi to by się rozciągało, naciągało, na przykład. No tu jest dowolna jeszcze, bym powiedział, jakaś możliwość popisu. Gdybym tutaj przyspawał jedną na przykład nakrętkę, a tu jakiś opór i tu wkręcał śrubę, dajmy na to 8,
tak bym ją przespawał, a tu bym blachę przespawał, taką płaskowniczek mały, i tutaj to wtedy bym mógł śrubami to rozciągnąć. Chodzi o to, żeby to możliwie mocno rozciągnąć, żeby nie miało tendencji do wyrwania się z tego aluminium. Dlatego tutaj ja takie kliniki sobie stosuję, nie? Lepiej by było oczywiście tutaj, może nawet zrobię w drugiej wersji tego ściągacza, żeby tu przyspawać nakrętkę, a tutaj przyspawać po prostu płaskownik. To nie będzie przeszkadzało w niczym tutaj, ale będzie umożliwiało to po prostu możliwie mocno rozciągnąć, bo jak to się wyrwie z tego aluminium, no to pęknie ta kierownica i tak gdzieś tam się wy po prostu ten kołnierz się może, jakby to można było powiedzieć, wyszczerbi i to wypadnie. Bo ten kołnierz tutaj on aż tak głęboko nie wchodzi tutaj. Widać ile to ma. Może milimetr, może półtora. No i to jest aluminium. To jest dosyć taki materiał, bym powiedział, kruchy w stosunku do stali. No i to tyle, jeśli chodzi o ściągacz do kierownicy, do Bizona. Tak to wygląda. O. To są takie części składowe. Tylko mówię, że to jest taka wersja, bym powiedział, pierwsza. Wersja 1.0. Trzeba będzie tutaj zrobić właśnie, tak jak już wspominałem, tak nakrętkę dać, a tutaj po prostu dać taką blachę oporową, przyspawać dosyć grubą, żeby się nie wygięła. Mogłaby nawet gdzieś tu nachodzić. W ogóle by mogło całe tutaj być, żeby to się nie oderwało, żeby to mocno było wszystko zrobione, bo tu naprawdę ten kołnierz jest na tyle delikatny, że trzeba go mocno tutaj naciągnąć, nie? Żeby to ładnie nam weszło. Nie lubię śrubów ściągaczy, gdzie jest tak duży skok gwintu, bo występują wtedy bardzo tutaj duże siły tarcia podczas wkręcania tych śrub. No i warto, żeby tutaj oczywiście, jeszcze raz powtórzę, na końcu była kulka. To tyle z demonstracji ściągacza. Tutaj mam taką z Bizona, to jest, nie wiem jak to nazwać, taki wałek, na którym chodzi kierownica, tutaj chodzi ta tulejka legendarna, gdzie się robią luzy, tutaj przegub przychodzi, tu w tej części nie ma nic, tu jest kierownica, tu jest klinik, a tutaj oczywiście jest gwint, taki wałek, to spokojnie by każdy tokarz, podejrzewam, dotoczył. Główny tutaj by był tylko najważniejszy rzecz, to ten stożek. No i warto też przy zakładaniu kierownicy nie bawić się z tym, żeby nie żałować smaru, dać tu smaru, żeby to po prostu dla przyszłych pokoleń tutaj nie związało, szczególnie dla tych kombajnów, które stoją pod chmurką, bo jak tutaj znowu zakoroduje, to znowu później będzie ciężko ściąć. Tym bardziej, że nie trzeba tej kierownicy aż tak mocno tą śrubą przykręcać, bo z racji tego, że tu jest raz, że klin, raz ze stożek, nie ma możliwości w zasadzie, żeby ta kierownica się obluzowała. Nawet gdyby w ogóle nie było śruby, no to myślę, że nawet kombajnista dopiero jakby mocno ją szarpnął do góry, mogłaby zostać w rękach, ale to tak dla bezpieczeństwa nie powinno być przykręcone, ale naprawdę nie aż tak mocno, nie, na pewno nie nabijać tej kierownicy, nie stukać, bo tu się luz na pewno nie zrobi. Ten stożek jest tak ładnie dopasowany do tego stożka, że to zawsze będzie bardzo sztywne. Już teraz nawet włożę i ja już tego nie mogę ruszyć. Zobaczymy, jak ten twój wynalazek... To w sumie tokarz zaprojektował. Tokarz zaprojektował? Ty, ale to jest wykręcone, już też. To nie jest zły przykład, bo ta kierownica jest bardzo zaciągnięta mocno. A, że jest zardzewiała mocno? No, może być zardzewiała. Ściągacz może nie być taki zły, ale on tu może... Jak na takim... Chodzi o to, żebyś się, Waczek, nie zniechęcił do produktu, bo po prostu trafiłeś na ciężki przypadek i po ciężkim przypadku zniechęcił i to później może to w tobie wywołać lęki, które pozostaną na długo. To nie ma sensu, Waczek. O! Coś poszło, patrz. Ale wyrwało się czy zeszło? Zeszło.